Klasarina powiedziała, że będzie ze mną rozmawiać pod warunkiem, że je ubiorę i zaraz wytłumaczę, o co chodzi z tymi różowymi rękawiczkami. Tak. No i będą też zajęcia sensoryczno-muzyczne, czyli będziemy malować do muzyki z panią plastyczką. Czyli mogę równocześnie grać na fortepianie, śpiewać i malować. Tak. Super. No i rehabilitowany możesz być jeszcze, tak? Tak, w tych rękawiczkach. O, w rękawiczkach. Dobrze. Już parę razy zdarzyło się w moim życiu coś w stylu, że Antoś właśnie został potraktowany ciut gorzej, tylko dlatego, że ma orzeczenie, mimo że nie widać tego po nim. Dlatego chcę, żeby to było miejsce, które jest taką ostoją dla każdego. Ja myślę, że taka jakby zaparte dążenie do celu w pewnym momencie jakby buduje już taką siłę w człowieku, że już nie ma opcji, żeby cokolwiek go złamało. Muzyka jest cudowną formą terapii, nie tylko dla dzieciaków niepełnosprawnych, ale także dla osób, które mają jakieś kłopoty w życiu, czy jakieś gorsze chwile. Jest to takim bardzo fajnym oderwaniem i myślę, że bardzo cennym.